Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam Was do materiału, w którym omówię ciekawy mod, mianowicie chodzi o Wood Pallet Factory. Mieliśmy niedawno mod, który został odświeżony z FS19 odnośnie paletu z słomy lub siana i było to z firmy Crown. Cały ten sprzęt dość ciekawie się prezentował. No i tutaj teraz mamy coś podobnego, aczkolwiek tutaj produkujemy sobie palet z wiór. Myślę, że też to jest dość ciekawe, bo nie ma zbyt dużo modów, a które przetwarzają nam wióry na coś konkretnego. Więc jest to jakaś dodatkowa opcja, która daje nam możliwość produkcji i rozwinięcia właśnie swoich możliwości produkcyjnych pod kątem właśnie wiór. No i tutaj właśnie mamy do tego ten mod. Tak jak wspomniałem, mod nazywa się Wood Pallet Factory. Został stworzony przez Gwendal. Pojemność modu 85.55 MB. Został wydany na wszystkie platformy. Bardzo, jakby to powiedzieć, no, dopracowany jest ten mod, jeśli chodzi o detale. Także za chwilę to zaprezentuję, jak to wygląda. Najpierw przejdźmy sobie w opcję Animated Realistic Production, zakład produkcji paletu drzewnego. W skład tutaj wchodzi dwa produkty, które są wymagane do zakupu, aby uruchomić produkcję. Są to puste palety, no i worki do paletu. Jeśli przejdziemy sobie w tryb budowy, w trybie budowy w produkcjach fabryki, jeden budynek jest otwarty, obydwa kosztują 195 500 i to jest właśnie ten otwarty budynek, tak on wygląda, i drugi jest zamknięty, wygląda on tak, też jest ta sama cena. Do tego jest jeszcze skup. Jeśli sobie wejdziemy w budowę, produkcję, skup, no i tutaj mamy ze 14,5 tysiąca, tak on to wygląda. I tu możemy uzupełniać maszyny, które, no fajnie to wygląda, które klient przychodzi, sobie wybiera, płaci taki coś jak z Amazonu czy InPost. Dobra. Tutaj są maszyny, które zajmują się właśnie tą produkcją i po włączeniu, po uruchomieniu bardzo fajnie to wszystko wygląda. Drzwi są przejezdne, raczej tutaj no, ten teren jest taki, że można przejechać na zewnątrz spokojnie. Tu z boku też się drzwi otwierają. No i mamy też półki na palety. One się tam będą właśnie pokazywać, te palety, które się będą tworzyć. Tutaj mamy obszar zamknięty. Dzięki temu mamy więcej miejsca na przechowywanie palet, jak jest zamknięty. Także jest dodatkowy bonus, a cena jest ta sama. No i teraz te drzwi tam mają sens, że tak powiem. Dobra, przejdźmy sobie teraz do załadowania tych wiór. Zobaczymy, jak to się będzie przedstawiać. No i teraz powinno się uzupełniać. O, jest, wsypuje się. Teraz sobie wejdziemy w środek. No i tutaj mamy łańcuch produkcyjny właśnie tego paletu. Do tego jest wymagane 1600 litrów wiórów, 60 rolek folii do pakowania, czy to są te worki, no i jedna paleta, znaczy no taki słupek palet, i będziemy mieć 1500 litrów paletu z tego. Także to sobie możemy uruchomić. Zakład pracy. Aha, to tak. Ja się zastanawiam czemu, ale tu mam przecież dwa magazyny, dobra. No i jeśli chodzi o szczegóły, no to bardzo podoba mi się tutaj cały ten proces, jak to wszystko tutaj wygląda. Wyświetlacz bardzo ładnie pokazuje nam, gdzie, co i jak działa.
Naprawdę ciekawie to wszystko się tutaj prezentuje. Ładnie tutaj jest zrobiona animacja, jak się tutaj kręci ta bela cała, czy ten bęben, o, tak to można myślimy. No i tutaj wszystko tu przechodzi, tylko co, no na razie jeszcze nie jedzie, nie działa, nie pakuje tego. Dlaczego? No bo nie ma załadowanych palet. No i podpinamy to. Weźmiemy jeszcze, o, worki. Worki można ręcznie sobie podnosić, palety niestety nie. Tu na tym mamy 145 kg, 480 sztuk worków. Tu sobie dajemy worki. O, jest. Załadowało się. Teraz jeszcze tylko palety musimy uzupełnić. Także sobie tutaj podjedziemy wózkiem. No i palety sobie ustawimy. Dowieziemy tutaj. One powinny się ułożyć w tym miejscu, gdzie jest taki... O, właśnie, przeładować. Pięknie. O, już jest pełno. No i się powinno już produkować. Tu również mamy animację ciekawą, jak to wszystko się przedstawia. Taki komputerek z wyświetlaczem, ładnie pokazujący nam, co się dzieje. Ruszający się, no i działa. No i zobaczymy teraz, jak to wszystko będzie wyglądało. Efekt końcowy. Tutaj nie zobaczę. Czyli coś podobnego w stylu, jak mieliśmy tamtą produkcję do paletu z siana i słomy. Coś podobnego w tym stylu. Tylko bardziej takie zanimowane, bardziej takie ciekawie wyglądające. Nie ma jakichś specjalnych maszyn dodatkowo do tego moda, aczkolwiek jest ładnie prezentujący się magazyn, bo fajnie to wygląda również. No. Dobra, w takim razie przyspieszamy sobie czas. Zobaczymy, ile potrwa to wyprodukowanie tego. Tutaj czas rzeczywisty 360. No i mamy już pierwszą paletę, która się pojawiła. 16. No, trochę godzin czasu zeszło, zanim się pojawiło. Powinno być 1500 litrów. Jest 1,6 tony pojemności. Także dopiero się pierwsza pojawiła. Także nie będzie jakichś tam wielkich, wielkich ilości, ale może być ciekawie. Cały ten proces fajnie wygląda. A więc tak, tu się palety pojawiają, tu można sobie je magazynować. No i później wywozimy je do skupu. No a za paletę właśnie 1500 litrów. Ile dostaniemy? No i ładnie się sprzedaje, uzupełniając tam w tych szafkach. Zaraz zobaczymy, jaka będzie kwota za to. Czy to warto robić? Zaraz się dowiem. 4500. Jaką mam ekonomię? Łatwą. No to ciekawie to wygląda. Zaraz przejdziemy sobie jeszcze tutaj. Wejdziemy sobie w zakładkę z tym paletem. Jaka będzie cena? Mam nadzieję, że to będzie gdzieś na dole. O, jest palet drewniany. 3000 w punkcie sprzedaży. To jest A4. Aha, bo jest 1500. Dobra, to się zgadza. A jeśli sobie zmienię teraz poziom na normalny, jaka będzie to kwota?
1700 przy poziomie normalnym i jeszcze poziom wysoki. $987. No. Także myślę, że cena jest nawet taka dość na miarę adekwatna. Za paletę 4500 na poziomie łatwym myślę, że jest nawet dość przyjemnie. Fajnie się prezentujące, skup również, magazyny ładnie prezentujące się, ładna animacja, wszystko ładnie zaprezentowane, czysto, schludnie. Zawsze to coś innego, zawsze to coś nowego, zawsze jakaś alternatywa do dodatkowych produkcji interaktywnych, bo można to tak w sumie nazwać, jeśli przynosimy jakieś produkty, które musimy zakupić, żeby zrobić jakiś produkt. No i przede wszystkim możliwość zarobienia z tych wiór, bo te wióry jednak są ograniczone, jeśli chodzi o produkcję. Także myślę, że dobra propozycja, warta uwagi, sprawdzić sobie, czy to Wam pasuje, czy nie. Zawsze powtarzam, że warto sobie coś sprawdzić, zanim zaczniecie pełną produkcję, bo to na tym polega. Także z mojej strony to wszystko, dzięki za uwagę. Dzięki, że jesteście, pozdrawiam gorąco, no do zobaczenia, do następnego odcinka. Na razie, cześć.